Walka z rakiem. To jest walka z rakiem. Krótkie zajęcia odnośnie odżywiania. Byłam przerażona, co ta grupa. Wszystko stosuje, bo różne. Walka z rakiem. Jakieś chińskie metody, hinduskie, wszystko. Po prostu trzeba mieć nie wiadomo jakie dobre zdrowie, żeby to wszystko znieść. No bo szukamy po prostu. Tak, ale dlatego są akademie, dlatego trzeba słuchać właściwych osób. Ale też pamiętam taki właśnie moment, gdzie to się mówi sok z buraka, dobre, no daje właśnie. To i tamto. Ja akurat mówiłam do osoby, że dobrze byłoby na sokowirówkę, żeby sobie to robiła, a ona do mnie mówi, już czasami do buraka mam odór wymiotny. No nie można też w drugą stronę, żeby ten chory się czuł przymuszany. Zmanipulowany, tak. Tak, wtedy oczywiście można w różne już zamieszanki robić, wszystko. Niemniej, tutaj nie będziemy mówić o dietach, bo każdy ma inne upodobania, każdy ma inne współistniejące choroby. Dlatego chciałam podkreślić to, że to jest indywidualizowane. Bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. A psycho... Tak, wsparcie psychologiczne. Wsparcie psychologiczne dotyczy takiej, znaczy osoby chorej, ale także rodziny. Bardzo ważne. Tutaj naprawdę akademie pomagają w tych wzajemnych relacjach, żeby być autentycznym. Bo to są ciężkie chwile dla rodziny, bardzo ciężkie. Ale także jest bardzo istotne wsparcie duchowe. U nas ostatnio w akademii były właśnie warsztaty, które uczą takiego wsparcia duchowego. To znaczy, jak nad sobą pani pracować. Wsparcie szczególnie dla kobiet ważne. Tutaj jak kobiety mnie słuchają, to wiedzą, że ważne jest, czy ja mam włosy, brwi. I my pracujemy jak i w innych filiach z gabinetami kosmetycznymi, które pomagają osobom, które walczą z chorobą nowotworową, bo następstwa leczenia są niekiedy takie trudne. Chciałabym tutaj dodać, żeby dać Państwu poczucie bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dzięki Akademii Karni z Rakiem z całej Polski kosmetolożki edukują się. My już mamy czwarte sympozjum, gdzie przyjeżdżają kosmetolożki. Jest to kosmetologia onkologiczna i chcą być bardzo dobrze przygotowane do zajmowania się osobami, które walczą z chorobą nowotworową. Słuchajcie, to są wspaniałe kobiety. Jeżeli pójdziecie do jakiegoś gabinetu i zobaczycie certyfikat, dyplom, że ona jest przeszkolona, to miejcie do niej zaufanie, naprawdę, bo tutaj nie wszystko można stosować przy zmianach naskórnych. No i, ale osoby wykwalifikowane wiedzą, w jaki sposób mogą pomóc. A to mówię dlatego kobiet, bo więcej kobiet przychodzi do tych gabinetów, mężczyźni sporadycznie, że dla nich jest to ważne, jak ja wyglądam. Dam Państwu też taki przykład tutaj od nas z Torunia. Wspaniała bratka, która była po leczeniu chemią, no była przygaszona, kobietą, nie wiedziała, kiedy będzie nawrót. No i zaproponowano jej tak zwaną metamorfozę. Metamorfoza polega na tym, że się pracuje i dla ducha, i dla ciała. Więc nasza bratka przepięknie się zmieniła, łącznie z fryzurą, z postawą, ze sposobem ubierania się. No po prostu nikt by jej nie rozpoznał, ale to, co było najważniejsze, nastawienie do życia. Carpe diem. Dzisiaj jestem piękną kobietą, mam krótkie włoski, ale piękne. Być może będzie w krótkim czasie nawrót, ale być może nie będzie już. Ale to nastawienie psychiczne jest nieważne, a bardzo, bardzo ważne. Tutaj jeszcze trzeba by dodać, jeżeli mówimy o tym poradnictwie kosmetologicznym, o rehabilitacji, bo to też się jakoś wiąże, prawda? Pani powiedziała w swojej wypowiedzi, że sama postawa jest ważna, sam sposób chodzenia, sylwetka, prawda? I tu rehabilitacja, masaże mogą pomóc. Ale też tak, ale następny element dosłownie rehabilitacja, gdzie wycięcie pewnej części ciała, czy nawet mniejszych, większych, daje, załóżmy, wzrosty, daje
upośledzenie funkcji, to tutaj też się kłania rehabilitacja i te osoby są w Akademii Walki z Rakiem, ale tutaj nie muszę Państwa przekonywać, że jest bardzo nastawiona na indywidualne podejście. Oczywiście można w sensie relaksacji, wszystkie osoby w grupie, 10-20 osób wykonują pewne ćwiczenia, ale każda osoba jest indywidualnie zdiagnozowana. Co może robić, co powinna robić, co może robić sama w domu. Tak, oczywiście. Jest to, czyli tutaj, jeżeli dotykamy naszego życia, sfer naszego życia, to wszystkie one są. Od tych duchowych, fizycznych, psychicznych i społecznych. Bo ja chcę tylko Państwu podkreślić, że Akademia działa 14 lat. Walka z rakiem. No, Akademia Filipiaka mówi, że trzeba żyć całe życie, tak? Jeść picok, a nie tylko wtedy, kiedy się ma raka. Bo się z sobą dobrze czuję. No to dlatego ludzie się denerwują, bo są wprowadzeni w błąd, są zasklepieni, są oszukani, że żyli inaczej, a teraz mają raka i nie da się odwrócić tego. No. Tak samo. On często daje motywację do podjęcia takiej skutecznej walki. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że osoby z Akademii odchodzą, jestem wtedy smutno, bo z tymi osobami różny długi okres byliśmy, ale grupa ludzi skupiona w danej Akademii, ona pomaga innym przezwyciężyć. Szanowni Państwo, nawet jeżeli czytaliście różnych aktorów książki, nikt samodzielnie, sam nie wygrał z nowotworem, musi mieć grupę wsparcia. I to jest bardzo ważne. I tą grupą wsparcia od Boga są inni ludzie, są specjaliści, którzy pomagają fachowo. I to chyba jest najbardziej istotne w Akademii Walki z Rakiem. A ostatnim takim akcentem, który... To nic nie da, baba durna. To jest, przy Akademii działają grupy wsparcia. Sposób życia widocznie musi być inny. No właśnie, pani prezes, dziękuję bardzo za to, co do tej pory, drodzy Państwo. Mówimy o możliwości wspierania osób, które chorują na chorobę nowotworową. Mówimy konkretnie o Akademii Walki z Rakiem. W studiu jest pani prezes Janina Mirończuk, pani prezes Fundacji Światło, które powołało w 2005 roku pierwszą w Polsce Akademię Walki z Rakiem. Słyszeliśmy, że te oddziały czy filie, nie, może oddziały. Oddziały Akademii Walki z Rakiem są również w wielu miastach, w Polsce 10. Chciałabym teraz, żeby może pani poprosić panią Elżbietę, która jest osobą osieroconą, żeby może właśnie powiedziała o swoim kontakcie z Akademią. Osieroconą. Takie dyskusje, wiecie państwo, ludzi przegranych. Trzeba było prowadzić tak życie. Ja mówię tutaj o jedzeniu. No bo z Akademią ani to życie wasze dobre było, ani tamte. Zachorowała córka. Wierzą w Trójce, wierzą w jakieś potwory, w piekle, w jakąś duszę nieśmiertelną. Powymyślały sobie, wiesz, usuwając z Biblii prawdę, wierzą w bzdury, jedzą źle, a potem chciały, wiesz, no. Z Pana Boga nie można trwić. W związku z tym, że jak to się stało, że Pani trafiła do Akademii? Wiem, że córka była wolontariuszką też w wielu takich organizacjach, które wspomagały osoby niepełnosprawne. Nie ma jak tu z Boga drwić. Nie ma jak tu z Boga drwić, a potem wie. Ja już wiedziała, po prostu dużo fundacji zaangażowało się w pomoc, natomiast Justyna Jasińska, która pracuje w Fundacji Światło, w 2011 roku wraz z moją córką dostała się do 8 wspaniałych. I po prostu no jakoś tak potem szukają jakiejś nazwy, jakiejś organizacji. Organizacja, no cóż. Marty i po prostu no właściwie to nawet sama nie wiem kiedy i jak. Jakieś Marty. Marta to raczej imię takie prawosławne, wiesz, u nas w cerkwi. Że ta pomoc po prostu do nas przyszła. Dziękuję. W związku z tym, że córka
No, na początku troszeczkę chodziła, później już niestety całkowicie leżała. Tu chylę czoła pani prezes, ponieważ pomogła, wspierała również nie tylko pomocą Martę, ale również mnie, gdzie przysyłała do nas wolontariuszy, między innymi Kasię Gucajtis, Monikę, Justynę, żeby trochę odciążyć mnie, żeby mogła, też Marta pewno miała poczucie, że jest wśród że jest tych ludzi, tak. Też dokładnie, że po prostu nie zapomniano o niej, że tyle robiła dla innych, a no niestety sama zaczęła tej pomocy bardzo potrzebować i żeby nie czuła się po prostu jakby osamotniona. Także rakiety. Przychodziła też psychoonkolog do Marty, ponieważ niestety Marta nie była w stanie chodzić sama do akademii. Na początku również też powstało tam kółko teatralne, w którym miała wziąć udział. Parę razy była na próbach, gdzie też właśnie z Fundacji Światło samochód został wysłany, żeby po prostu tak przywieźć ją na te zajęcia. No niestety nie udało się, żeby zagrała w tym spektaklu, ponieważ zaczęło już być z jej zdrowiem coraz gorzej. Ale po jej odejściu zaczęłam uczęszczać właśnie do grupy wsparcia po stracie jej osoby, bo pani jest młodą jeszcze osobą, Marta była bardzo młodą osobą. Myślę, że w takiej grupie wsparcia raczej są starsze rakiety osoby. Są rakiety, są osoby, którym też odeszły dzieci. Były to dzieci nawet młodsze, były i noworodki. Bodajże chłopiec chyba w wieku 11 czy 12 lat też stracił życie poprzez wypadek, ponieważ pijany kierowca uderzył w niego. Wie to, a co się dzieje w takich waszych podczas spotkania? Na czym polega to wsparcie? Rozumiem, że ono świadectwo, samo to, że przychodzicie, że chcecie być razem, to jest wartością niesamowitą, ale co jeszcze? Przede wszystkim rozmowa, tak? Dużo rozmawiamy, wspominamy nasze dzieci. Czasami też i popłaczemy, ale rozmawiamy też o rzeczach przyjemnych, które na przykład wydarzyły się w międzyczasie. Więc mówicie, jak żyjecie, jak żyjemy, tak, z tym brakiem, z tą nieobecnością kochanej osoby. No, oczywiście jest nam bardzo ciężko, bo tak jak się mówi, że czas leczy rany, na razie no, nie możemy tego powiedzieć, tak, że mamy te rany wyleczone i nie wiem, czy one się kiedykolwiek wyleczą. Ale wiem, że nie jesteśmy sami z tym bólem, że są też osoby,
tak jak na przykład ja, które straciły dziecko. Najbliższą osobę, którą można tutaj jakoś tak się wejść, pani wypowiedź, że też pewnie wartością jest to, że państwo sobie dają prawo do żałoby, bo często w życiu takim w rodzinie ktoś powie, no już 5 lat minęło, co ty ciągle jeszcze, prawda? Natomiast tu jesteście, wszystkie jesteście, wszyscy, bo tak jakoś z założenia przyjęłam, że to może kobiety, ale myślę, że też są mężczyźni. Ale to nie jest ważne. Wszyscy jesteście po stracie kogoś bliskiego. Wiecie, że żałoba jest procesem. To może bardzo różnie trwać w zależności od osoby, prawda? Jeżeli jesteście oceniani, macie prawo do wypowiedzi, do wspominania, do łez też, prawda? Bo za często w rodzinie może człowiek się tak zadumał, będę rozdrapywał rany. To znaczy są osoby, które no, pokazałam również drogę do tej naszej grupy. No nie wszyscy jakoś potrafią, tak, znaleźć się w tej grupie i nie wiem, czy po prostu nie potrafią o tym mówić, nie chcą się jakby z tym dzielić. Sami się po prostu tak jakby zamknęli w sobie, ale no, ja z własnego doświadczenia muszę powiedzieć, że no bo są różne sytuacje. Spotykamy się w środę raz w tygodniu na Faustyny w Samarytaninie. No, czasami jest taka sytuacja, że komuś coś wypadnie, nie możemy się spotkać, tak? Więc brakuje tego spotkania, brakuje tej rozmowy. Odpowiedzialne za bezpieczeństwo w budynkach, odpowiedzialne za centra zarządzania. Atmosfera jest właściwie taka bardzo rodzinna, gdzie w niejednej rodzinie nie potrafią się ludzie jakoś dogadać, tak? A tu właśnie połączenie tego cierpienia, które nas dotknęło, jakoś właśnie pomaga nam. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie Nieznani 24. Dziś moim gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki. Dobry. Przeżywać o Ryszardzie Czarneckim słyszał niemal każdy, niezależnie od poglądów politycznych czy szczególnego zainteresowania polityką. Znakiem rozpoznawczym mojego gościa jest barwny język, częste cytaty, wreszcie też mocne szczęście. Na początek Ryszard, lubisz błyszczeć w świetle kamer, mikrofonu. Zmusza polityków innej obecności w życiu publicznym, czy to mówi w wieku 19 czy w wieku 20, albo w pierwszej połowie 20 wieku, więc obecność w mediach, także coraz bardziej w internecie, w mediach społecznościowych, jest oczywiste. To znaczy, no, tak jak dla, używając cytatu Edwarda Chodorowaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, o tym, że patriotyzm jest dla niego czymś powietrze dla jaskółki. Tak samo dla polityka obecność w mediach jest czymś koniecznym, niezbędnym, oczywistym. I lepiej to lubić, niż do tego podchodzić z niechęcią, uznawać, że jest to jakaś przykrość. Ale ta popularność jest skąd się bierze. Chcę zapytać, jakie są to te spektakle, które zgrupują w mieście tyle osób? Porozumiewania się ze światem mediów. Też lubię ludzie, także lubię dziennikarze, myślę, że dziennikarze to czują. Jeszcze chyba nie mają wrażenia, że patrzę na nich, jakby byli po drugiej stronie barykady. To jest tak, że świat polityczny, świat dziennikarzy, to jest taka symbioza. No właśnie, pani.
żyją. Także dużo rzeczy się dzieje w Francji, ale wracają do akademii. Natomiast Państwo, że ja dość dobrze znam historię, dlatego też w moich pojęciach historycznych, jak to im czyni, że to nie może są one czasem ciekawsze niż taki wypowiedzi był niektórych moich koleżanek i kolegów, chociaż oczywiście wypowiedzi jedna z innych polityków również mogą być błyskotliwe. Zrobili tysiące obrazów, tak, to było ciężko głównej, wykorzystali też wizerunek do wielu memów. To też świadczyło, to też było z jestem zadowolenie, że tak? Dobrze wiedzieć, no, trochę tego wiedziałem na pewno z tego, co rozumiem, ja raczej parę procent z tego, co jest. Natomiast problemy są oczywiście znakiem czasu. Tak jest contemporis, ich nie było lat temu 10, a nawet oczywiście mniej 10. Teraz są czymś, co bardzo popularne. Też trochę jest tak, że polityka staje się częścią cywilizacji obrazkowej. Tak, Pani Profesor, chciałam wrócić do mam wrażenie, że te artykuły przed tygodniem, dużo mniej była, są zauważane niż memy, że chciałabym taką swoją refleksję powiedzieć. Ale proszę uważać tę rzeczywistość. Ale też internauci komentowali twoje zmiany barw politycznych. No to zmiany, to one się to poglądowo zawsze były tożsame albo bardzo sobie bliskie. Aż widziałam, że są trzy aktywności w samoobronie. Wszyscy politycy Zależało na tym, żeby nie było wtedy wcale uczestnicy jakoś tak wesoło, bo akurat z tego dnia dużo sondaży. Mogę to pamiętać. Czarnecki i Opłatek. No jeszcze mówię, nie wszyscy. A PiS bo już nie było możliwości. Czarnecki, wiesz. No cóż, można powiedzieć, że szedłem do ugrupowania. W tym momencie to było coś przepięknego. Zorganizowaliśmy wszystkie te trzy elementy. Tak, pani Basia już nie przestaniesz. To tak jest nie na czasie, starocerkiewne zaraz, wiesz. Co katoliczka ma wspólnego ze starocerkiewnym? Albo co katoliczka ma wspólnego z jedzeniem takim pizzoki od samego początku, a nie dopiero wtedy, kiedy jest rak. No to wiadomo, że jest stres. O Jezu, 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 bo ja żyłam, paliłam papierosy, przeklinałam, byłam pijaczką. Tak jak Mareczek na przykład ma raka na dupie. No on na szczęście jeszcze nie. Jakoś tak nie panikuje, ale ja widzę, że on udaje, że nie panikuje i to jest takie życie w oszustwie. No nie wiem, czy tak trzymać w karbach siebie, trzymając to wszystko, jakby żyjąc w oszustwie, udając, że wszystko jest okej, gdy wszystko po prostu okej nie jest, rozumiesz, trzeszczy. No to musi być w mediach obecny, żeby dotrzeć do wyborców. No ja to czuję. Jeżeli liczne, to być może lepiej. A w górach już trzeszczy. No
to już jest kwestia zazdrości. Nawet góra piszczy. Zwycięniczy je i chciała szastać, palić papierosy, pić wódkę, chciała szastać swoim organizmem, chociaż miała go od Boga, tak bardzo, nie krócej, nie dłużej, a w górach. Ona myślała, że to tak organizm, to sam będzie funkcjonował. Jak nie szanowałaś, to już trudno. Raz się korzysta. A tu już widocznie takie stadium raka, że trzeba umierać. I to ja na to ci poradzę. Już jesień, a w górach już jesień, i liście niczy je, a w górach. Jedzmy sałatki, bądźmy zdrowi, my artyści mamy w głowie kucharza, a nie grabarza. Natomiast jak ktoś umiera, trzeba go pochować. To ja na to się poradzę. Edytka była jako w domu opieki społecznej, pracowała, musiała ludzi też chować. To była w zakładzie pogrzebowym, to baba jadła, załatwiała pogrzeb, pomidora miała w buzi, w jednym ręku miała pomidora, w drugim ręku miała, wiesz, grzebień. Chowała ludzi, chowała ludzi, a w górach już jesień, już jesień, a w górach już jesień, i liście niczy je, żyjcie w zapisiu, a w górach. Już jesień, a w górach już jesień, i liście niczyje, a w górach, a w górach. Już jesień, no widzicie Państwo, to trzeba mieć dom, trzeba mieć warunki, a ludzie latają, z domu nie są, potem im dom zabiorą, mają raka i co? Dramat. Trzeba się leczyć, leżeć, a one muszą latać. A w górach, a w górach, już jesień, a w górach już jesień, liście niczyje, a w górach już jesień, już jesień, a w górach jest jesień, i liście niczyje, a w górach już jesień. Główna tam. Nie. Co to jest? Ludzie są tacy nienormalni. Tutaj ciekawostka taka, dokładnie, ale jak powiem też, że właśnie bardzo jest potrzebna bardzo wiele Polaków, pomoc rodzinie, w której jest osoba chora, bo ja bez tego wsparcia nie wiem, czy bym sobie poradziła, czy bym miała tyle siły, żeby walczyć o Polskę. Także ta taka już komunikacja jest bardzo silna, przeniesiona niejako z wyzwiskich do Polski. To było bardzo ciekawe, ponieważ ludzie dali się językiem ojczym, no czystym językiem ojczym, był język polski, tak, ludzie po prostu mówili. 536 100, 536 200, 2 numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 38, 56, 500, 600, 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
253 Ludzie muszą zmienić swoje myślenie, sposób życia wcześniej. Chyba radio trzeba przyciszyć. Takie gadanie baranie, wiesz. Ludzie chlają wódkę, palą papierosy. O, ten Pawełek mówi, słuchaj, no, ja tu śpiewam, tu piję, tu palę, tu nagrywam. No, ludzie się gapią. Ja mówię, słuchaj, no jesteś jaki jesteś. Dlaczego miałbyś być jak Alfred Block? W książce do angielskiego Alexander Book. Double life of Alfred Block. Podwójne życie Alfreda Block. Ludzie tam prowadzą podwójne życie. Się z tego podwójnego życia nie wstydzą. A więc dlaczego ty miałbyś się bać wstydzić podwójnego? Były badane, biopsja była badane. Nie ma rakowego. Dali mi wszystko i nigdy mi nie skierowali, mi nic, dostałam tylko wynik i dostałam wypis ze szpitala i nigdy nie spytałam się pana doktora, co jest, nic takiego nie jest, no jak to nic takiego, no nie rozumiem. No bo już ludzie umierają z rakiem, żyją z rakiem, nic nie jest. I ona pani upadła, że ma raka. A ten rak przypomina czeraka. A jesień, już jesień. Można wysnuć taki jeden wniosek. Trzeba wierzyć lekarzowi i prowadzącemu. Szanowna pani, podała na sobie przymiany. Już też mam zmiany i się okazało, że tak jak pani ma łagodne zmiany, które być może się nigdy nie uaktywnią. Są nowotwory agresywne, ale są też zmiany łagodne. Tylko podziękować Bogu, że ma pani zmiany łagodne. Wszystkie miałam dobre, całe lata dobre miałam. Na kolonoskopie też miałam bardzo dobre. I wszystkiego najlepszego, pani Heleno. Wszystkiego najlepszego. Bo nie jest tajemnicą, że masz bardzo kontaktywne zgodę z zazdrościć. No więc właśnie, szczęść Boże, pani. Słuchamy, Radio Maria. Szczęść Boże. Halina, że jesteście, różnicie się poglądami, to jednak macie dobre relacje. Wspaniale, że są grupy wsparcia dla chorych na raka, ale przydałyby się też grupy wsparcia ostro, czy jest zawsze miło.
Ci, którzy nie chcą zachorować na raka, żeby wiedzieli, jak się żywić, jak postępować, czy w ogóle na żadne choroby nie zachorowali, żeby mogli sobie z kimś porozmawiać. Matki z matkami, ojcowie z ojcami, takie, i wtedy by było zapobieganie chorobom, bo obecnie to nas po prostu trują. W tych sklepach ta żywność jest tak zatruta, że każdy ma raka i jak tylko on się uaktywnia. Jak żywimy się tą żywnością, która jest profesjonalna. Chciałam przekazać. Pozdrawiamy tu pani prezes. Szanowna pani, szanowni państwo, tyle ile jest programów, tyle ile jest pozycji, książkowych, o zdrowym odżywianiu się, o profilaktyce. Nauczyciele w szkole mówią, w klubach seniora się mówi o tym, w różnych miejscach się mówi, a mimo wszystko śpią energetyki, jedzą chipsy, które są przerażające, w sensie chemii, jaką mają w sobie, po prostu człowiek jest samodestrukcyjny, proszę panią, a jeżeli pani może w jakimś gronie, nawet z przyjaciółkami się spotykając w jakąś kawę, może zbożową, a może normalną, bo ja też lubię odniesioną kawę, i po prostu porozmawiać, to już będzie przekazywanie do pani koleżanki, dzieci może należą, żywy organizm każdy. Ryszard, masz trzech synów, jeden z nich jest posłem, a pozostali do czym się zajmują, bo to są dzieciaki, że nie są uwagę słuchaczom, też, jeżeli macie ze swojego doświadczenia, czy rodziny, czy osobistego, czy wśród znajomych, to zauważcie, że lepiej się modlić, a może lepiej się podlić. Nie pozwala rozwijać się komórkowego otworu. Każdy z nas produkuje te komórki otworowe, ale mamy na tyle odporności, że pokazujemy takie rzeczy, pokazujemy takie rzeczy, których boi się komputer Google. Pokazujemy takie rzeczy, których boi się komputer Google. Komputer Google, komputer się boi, a w górę radio się trzęsie, radio się trzęsie, a w górach już wiecie, i radio się trzęsie, a w górach już wiecie. A w górach jesień, już jesień. Mają problemy, bo to jest także zapobieganie. Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Szanowne panie, chipsy nam szkodzą, ale inna żywność także jest zatruta, nawet chleb jest zrobiony z mąki, która jest, nie można znaleźć produktu w sklepie normalnym, Alkohol, papierosy. Albo ta aktorka przybylska też strasznie płakała, że chora na raka. Ksiądz powiedział, musisz się z tym pogodzić. Proszę pani, piłaś, chlałaś, pochciłaś.
Szanowni Państwo, ja nie wierzę, że za mojego życia coś takiego się stanie, ponieważ tutaj musi być duże świadomość społeczna, żeby pewne rzeczy zmienić, żeby pewne rzeczy wyrzucić. No po prostu róbmy to, co możemy na swoim odcinku szkodliwości palenia tytoniu, alkoholu, picia i tak dalej. Wiele razy, tak. Słuchamy razy na raz. Polityk, dziennikarz, komentator. Co ma jeszcze do zaoferowania Polsce i Europie? Głupotywa bagada dziennikarka, wiesz. Polityk, taki wiesz, przyjechała Lasota z Litwy, wiesz, aktorka, reżyserka, wiesz, a sumie niczym nie była. Chyba była nie u siebie, Warszawa niegościnna była tu ze 15 lat, pojechała. Osoby chorą w rodzinie, albo sami chorujemy, żebyśmy Polacy szukali pomocy, żebyśmy zgłaszali się do Maria Urdyna, zapraszam na magazyn Polonijny. Słuchamy Radio Maria. Na Litwie rozpoczęła się kampania promująca studia w Polsce. W tym roku odnosi się do jednego z najważniejszych litewskich artystów. W magazynie powiemy o szansach na zniesienie wizy dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Będzie także o problemach polskiej edukacji na Białorusi. Na Litwie rozpoczęła się kampania reklamowa promująca studia w Polsce. Prowadzona jest pod hasłem Wolsław Cudzołomik, studiuj w Polsce i odnoszę się do jednego z najważniejszych litewskich artystów. Promocji po zakończeniu na Litwie przygotował się studiów polskich wraz z Narodową Agencją Badania Nowa. Postawiając tylko to, że tak komputerowe, proszę się o to, 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 proszę się o to,
Niestety nie przeszkadzamy czasu. Pakiet internetu jest wymagany.
To można przedzwonić, znaleźć na stronie internetowej Fundacji Światów Akademii Walk z Rakietą gdzie można szukać informacji. Dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie z Fundacji Światów. Pani Jana Grącz, pani Jana Szklarska, która uczestniczyła w wsparcia w Akademii Walk z Rakietą. Przygadanie baranie kwitnącej wiśni. Już się tam zmieniło troszeczkę. No może tam w tej Japonii wyjątkowo, wiesz, bo tam stagnacja. Ja wiem, czy tam wojna może być. A oni nie mają gdzie uciekać z lasu do lasu. Z podłogi do podłogi, z namiotu do namiotu. Ludzie żyją w stresie, krzyczą te mareczki niedolnięte, więc psychiczne krzyczą, wrzeszczą, potem chciałyby raka nie mieć. Zapalić papierosy, trzeba kopcić, trzeba chlać łóżkę i raka nie mieć. No to przecież, skoro masz organizm od Jahwe, skoro masz organizm od Boga, no to nie jest twój organizm, no to szanuj to. Ale nie, człowiek powiedział, że to jest wszystko jego, rozumiesz? Jego. No to masz jego, potem wiesz, już do Pana Boga leci. Leć, leć tam, leć, 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 jak już ma umierać, wiesz, ona płacze wtedy. Trzeba było wcześniej. Rodzące się tutaj ograniczenia i problemy, no to już mówiłam, że to jest
pomoc dla uchodźców i bezki Arsa było możliwe dzięki specjalnym funduszom Kancelarii Premiera. 1000 lat istnienia polskiego narodu i państwa przedstawia wystawa w Parlamencie Europejskim zatytułowana Idea wolności i niepodległości Polski na przestrzeni wieków. Ekspozycja została przygotowana przez Fundację Ochrony Pamięci Dóbr Kultury Mikke, a pomysłodawcą jej wystawienia w Europarlamencie w Brukseli był europoseł wystawa pokazuje 1000 lat walki narodu polskiego w obronie zachodu przed naziścami czy 1000 lat walki z europejskimi sąsiadami w obronie własnej wartości. Jacek Stawisz Polski liczy na to, że obywatele Europy Zachodu, którzy nie znają swojej historii, zainteresują się wystawą. Wystawa jest profesjonalną, zgodną próbą powiedzenia, skąd Polska przychodzi, jakie są jej korzenie, jaka jest historia. Sądzę, że my wystawa składa się z ponad 40 różnych plansz, a 5 Polaków znalazło się w finale konkursu otwartego Sony Photography Awards. Zwycięzca zostanie ogłoszony 17 kwietnia w Londynie. O nominowanych fotografiach opowie Adam Dobrowski. Zabawy w szkole, że to jest